To już 26. edycja tego wydarzenia. Mowa o turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jaki w ubiegłym tygodniu rozegrał się w Nowym Sączu na terenie Zespołu Szkół Samochodowych. Turniej tradycyjnie już podzielony jest na dwie kategorie wiekowe. Najpierw w szranki stają uczniowie szkół podstawowych, którzy oprócz rozwiązywania testu teoretycznego z wiedzy o ruchu drogowym i skrzyżowaniach, mają do pokonania tor rowerowy. Zespoły złożone z uczniów szkół średnich muszą w swoim składzie posiadać natomiast przynajmniej jedną osobę z prawem jazdy. Młodzież starsza, czyli młodzież ze szkół średnich, pokonuje motorowerem i dodatkowo dla tych osób, które mają prawo jazdy, bo w drużynie ze szkoły średniej powinna być przynajmniej jedna osoba, która dysponuje prawem jazdy, mamy taki tor sprawnościowy samochodem z kategorii B, taką próbę z talerzem Stewarta. I częścią wspólną jest jeszcze konkurencja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ta część też jest wspólna zarówno dla młodzieży ze szkół średnich, jak i podstawowych. W finale powiatowym turnieju BRD wzięli udział uczniowie najlepsi. Aby się tu dostać, trzeba było przebrnąć przez eliminacje klasowe i szkolne. Ten turniej jest organizowany wiele lat, z krótką przerwą na pandemię. No i postanowiliśmy, jak to zwykle w naszej historii szkoły bywa, że wybrać uczniów najlepszych oczywiście, którzy będą nas reprezentować. Odpowiednie przygotowanie przyniosło efekty, bo choć w trakcie rozwiązywania testu teoretycznego trzeba było nieco pogłówkować, uczniowie poradzili z nim sobie doskonale. Jakie zadania mieliście do wykonania? Testy, jakby to powiedzieć, praktyczne i informacje o przepuszczeniu z skrzyżowania. Czy to jest trudne? Zależy, czy się ma wiedzę. No właśnie, a miałeś tą wiedzę? Udało ci się te zadania wszystkie zrobić? Wszystkie może nie, bo stres może robi większą robotę niż wiedza. Swojego zadowolenia z udziału w turnieju nie kryli też uczniowie szkoły podstawowej nr 7 z Nowego Sącza. Według mnie poradziłem sobie bardzo dobrze. Jeżdżę na rowerze od dość dawna, codziennie do szkoły. Ogólnie bardzo dobrze sobie radzę z opanowaniem go. No, według mnie możemy być na podium. W części praktycznej po prostu, no, jechałeś przed siebie, nic więcej tak naprawdę nie musiałeś robić. A jeśli chodzi o tą część teoretyczną, były na przykład takie pytania, które cię zaskoczyły? Tak, na przykład ze znakiem stop, jeśli chodzi o linię przed nim, to nie za bardzo wiedziałem, które dać. Ale tak to większość była całkiem do zrobienia. I jak się później okazało, uczniowie nowosądeckiej siódemki zajęli pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Ale udział w turnieju to nie tylko radość ze zwycięstwa, podkreśla opiekun drużyny. To wiedza i doświadczenie, które będzie procentować przez całe życie. To jest wiedza, która przydaje się przez całe życie. To jest coś, co im po prostu zostanie na zawsze. Czyli od tego wieku, gdzie zaczynają już tutaj uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzyści, potem będą jako kierowcy i to będzie się ciągnęło przez całe życie i tą wiedzę będą cały czas dodatkowo jeszcze uzupełniać. Jak jeździmy na rowerze, dużo osób teraz jeździ na rowerze, jest teraz wiosna, zaczyna się coraz cieplej robić, no i ogólnie dużo sportowców lubi jeździć na rowerze, właśnie korzystać z różnych aktywnych rzeczy, no i ogólnie jest to bardzo przydatne. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym przewija się ciągle, czy idziemy pieszo po chodniku, to jesteśmy uczestnikiem ruchu drogowego, czy wsiadamy na rower, czy wsiadamy na, czy właściwie na hulajnodze, to nie siadamy, ale to jest taki modny teraz sprzęt transportu osobistego, czy jedziemy taką hulajnogą, czy potem mając prawo jazdy jesteśmy uczestnikiem ruchu drogowego, to wszędzie to bezpieczeństwo trzeba promować, wszędzie to trzeba przestrzegać. Na zwycięzców finału powiatowego turnieju BRD czekały także nagrody. Te nagrody to właściwie to są takie upominki od sponsorów, którzy wytrwali z nami i jeszcze z nami są, ale to skala, sami Państwo wiecie, też siła nabywcza pieniądza też spadła, prawda? Więc jeśli można zaapelować, to miło by było, gdybyśmy tych darczyńców, tych ambasadorów naszego turnieju mieli jak najwięcej. Zwycięzcy turnieju motoryzacyjnego natomiast, a są nimi Zespół Szkół Samochodowych w Nowym Sączu i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej, będą reprezentować miasto i powiat na eliminacjach na szczeblu wojewódzkim, które odbędą się już 20 maja na terenie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.